Arkibiskup. To już jest piąta wystawa Kowalowskiego, więc nie ukrywam, że jesteśmy trochę już zmęczeni. Odlek jest krótszy, krok nieco krótszy, lekko pochylone ramiona, ale idziemy do przodu, nie zważając na nic i w dodatku mamy rzecz piękną do objawienia, do przedstawienia, mianowicie wystawę Świat Wazów. Ta wystawa jest nie tylko zwieńczeniem całej serii naszych działań zmierzających do pokazania Zamku Królewskiego od jego narodzin i epoki, która wokół tego wydarzenia trwała jeszcze przez następne dziesięciolecia, ale również jest to wystawa, która zachwyca doborem eksponatów. To są naprawdę kilka miejsc jest zupełnie wzruszających, poruszających, robiących naprawdę wrażenie. Kiedy Państwo wejdziecie do kaplicy i zobaczycie hołd Jana Kazimierza i jego dworu przed relikwiami świętej Wiktorii, naprzeciwko jest klęcznik autentyczny, wypożyczony nam przez siostry wizytki, a po bokach stoją relikwiarze i widać w gablocie łańcuch orderu Runa Złotego. Kiedy Państwo zobaczycie konterfekty naszych królów, w tym również jeden pędzla Rubensa, kiedy Państwo skonfrontujecie swoje wyobrażenia o tej dynastii z tym, co można zobaczyć na tej wystawie, to wtedy będzie okazja do stwierdzenia, że to jest rzeczywiście wystawa podsumowująca trochę nasz obraz i naszą wiedzę o tym no, prawie stuleciu, 80 paru latach, kiedy ta dynastia, kiedy ten ród pochodzący ze Szwecji rządził Polską. Rzeczywiście mamy do czynienia, proszę Państwa, z wystawą, która ma po 40 paru latach przywrócić pamięć tej epoki i nawiązać do wielkiej wystawy na Wawelu i później w Sztokholmie z roku 76. To jest już prawie dwa pokolenia tego czasu minęły, więc jest dobry moment, żeby do tego podsumowania nawiązać i stworzyć własne. I taką właśnie jest ta wystawa. Chcę również powiedzieć, że ta wystawa jest rzeczywiście dziełem no, praktycznie całego Zamku. To jest przy takim nagromadzeniu ekspozycji, przy takim wielotorowym w tej chwili działaniu zamku, to cała ekipa zamkowa musiała tutaj działać i panowie kuratorzy są, że tak powiem, przedstawicielami czy tą głównymi osobami, ale w zapleczu to jest rzeczywiście ogromny wysiłek konserwatorski działu inwentarzy, również działu montażu wystaw. Rzeczywiście zaangażowany w pracę nad tą wystawą, która jeszcze w tej chwili się trwa, ta praca jeszcze jest nieukończona, ona się w tym momencie odbywa jeszcze. Do wernisażu mamy jeszcze ponad dobę. Więc krótko mówiąc, rzeczywiście to jest wielka sprawa. Ta wystawa również spowodowała, że wydaliśmy katalog. Dwa. I zdecydowaliśmy się tym razem wydać to w formie dwóch książek. Jednej mniejszej, poręcznej. To są eseje, ale tak naprawdę jest to zbiorowy portret epoki piórem wybitnych historyków. Różnobarwny, bo każdy z ujęć jest inny. Każdy z ujęć jest w inny sposób portretujący te czasy. No i jednocześnie szata graficzna, którą zawdzięczamy wydawnictwu Arx Regia, zamkowemu wydawnictwu, jest niezwykle atrakcyjna. To jest katalog, który można nabyć. Książka historyczna, tak to nazwijmy. No i sensu stricto katalog. To jest druga rzecz, która została na tej wystawie przygotowana. Mamy tu klasyczne noty katalogowe, uporządkowane według działów, które pozwalają bardzo dokładnie zapoznać się z obiektem, bardzo dokładnie zagrzeć w głąb
zbioru, który Państwu na tej wystawie przedstawiamy. Dla fachowców, dla osób, specjalistów od danej branży czy od danej epoki jest to dzieło całkowicie bezcenne i nie do ominięcia. Z dumą i niezwykłym zadowoleniem Państwu prezentujemy obie te książki. No i jeszcze ostatnia rzecz, która nie jest mało ważna, bo nie dalibyśmy rady zrobić tych wystaw w tym roku, aż tylu, na taką skalę. Wystawa Świat Wazów to jest 11 sal i rzeczywiście zaangażowane były wypożyczenia najlepsze muzea europejskie. Przywieźliśmy obiekty z oficjów florenckich, z Wiednia, z Mistrzostw Muzeum, ze starej kinematografii w Monachium, także z Madrytu, z Mińska i białoruskiego, i Wilna, litewskiego. Więc krótko mówiąc, nie tylko placówki polskie prosiliśmy o wypożyczenia, ale całą gamę, całą długą listę ważnych placówek zagranicznych. Oczywiście nie wspomniałem, a powinienem to zrobić od razu, o Sztokholmie. Razem bez Sztokholmu się nie zrobić nie da. Tak jest. No i tu chcę podziękować panu Pisterowi za wypożyczenie portretu dynastii wazowskiej Pędzla Rukawica, bo jest to ozdoba tej wystawy i rzeczywiście mamy za co dziękować. Ale chcę powiedzieć, że tych wystaw w roku wazowskim, takich, które były od początku, od rolki sztokholmskiej, od lutego, aż po dzień dzisiejszy, nie byłoby, gdyby nie nasz hojny mecenas, KGHM Polska Miedź, która to kompania dała nam pieniądze, pozwoliła nam działać i rzeczywiście, jak Państwo widzicie, nie zasypiamy gruszek w popiele, te pieniądze pracują rzeczywiście znakomicie. Także chcę tutaj KGHM Polska Miedź podziękować i powiedzieć, że ich pomoc, ich wsparcie jest dalej rzeczą nie do przecenienia. Dziękuję bardzo.